Krośnieńskim Uniwersytetem III wieku pokieruje nowa osoba. Po 14 latach doszło do zmiany na stanowisku prezesa. Dotychczasowego szefa Wojciecha Brodzińskiego na tym stanowisku zastąpiła Halina Januszkiewicz. Było to dla mnie niemałe zaskoczenie. Nie spodziewałam się aż takiego wyróżnienia. Jednak z drugiej strony czułam wsparcie koleżanek i kolegów z Uniwersytetu III wieku, którzy jednogłośnie powierzyli mi tę funkcję. Nowa prezes UTW już wcześniej była związana z uniwersytetem. Właściwie uczestniczyłam w uniwersytecie od samego początku jego powstania. Nawet był taki czas, że przez rok czasu byłam członkiem zarządu naszego uniwersytetu, no ale z różnych takich względów zaprzestałam tej swojej takiej czynnej działalności. Teraz jednak wraca z głową pełną pomysłów i pełnym zaufaniem ze strony koleżanek i kolegów z Uniwersytetu III wieku. Nowa prezes to nie jedyna zmiana. Zmiany nastąpiły także w zarządzie krośnieńskiego UTW. Teraz przed nimi nowe cele i wyzwania. Bardzo byśmy chcieli, żeby siedziba uniwersytetu była miejscem, żeby każdy słuchacz poczuł się dobrze. Chcemy uporządkować przede wszystkim kwestie takie formalne, związane z naszą siedzibą. Chcielibyśmy bardzo odświeżyć wnętrze, żeby było takie bardziej przyjazne dla nas. Chcemy też otworzyć się na współpracę, to są takie te główne cele, otworzyć się na współpracę z innymi uniwersytetami trzeciego wieku. Nie bez znaczenia pozostają współpraca i wsparcie lokalnych władz. UTW zamierza również skutecznie sięgać po wszelkiego rodzaju środki dla organizacji pozarządowych w konkursach gminnych i powiatowych, poszerzając w ten sposób ofertę. Nowy zarząd dał sobie czas do końca pierwszego semestru na uporządkowanie spraw organizacyjnych, kwestii członkostwa czy koncepcji funkcjonowania w przyszłości.